Dzień dobry, tam serdecznie Andrew z tej strony. Kontynuujemy dzisiaj granie w naszą grę. Ja właśnie przed chwilą przeszedłem poziom. Pierdoliłem się z tym kwiatkiem i mi się w końcu udało, więc my idziemy dalej. Już po tym kwiatku mamy tutaj coś. Kościdom, cokolwiek to jest. Okej. I co my tu mamy? A kogoś to przyniosło? Myślę, że tak po prostu przejdzie sobie po kolano wyspę. Nie ma tak łatwe geniusze. Nie puszczę was nigdzie, kubeczki, dopóki tu nie skończycie. A to znaczy, że macie dać popalić tym dłużnikom wszystkim, a teraz zamiatać mi stąd. O co chodzi? Tu 2 i 4 jakieś mam. Niby. No dobrze, to co? Ja mam teraz po wyspie połazić, tak? I znaleźć. Aha, dobrze. I znaleźć, co z nimi tutaj dalej zrobić. Tutaj już mam zrobione. Może tam jakoś do wyspy do góry można wejść? Czy coś? Tutaj może jakieś przejście do góry jest, czy coś? Nie ma nic. Tutaj jest coś, ale nie mogę tutaj wejść, bo nie ma tego. Tutaj też nie ma. Tutaj nic. Z tej strony coś? Nie. Stąd my przyszliśmy. Tutaj jakieś przejście jest? No nie ma. No dobrze, to co ja mam zrobić? Mamy jeszcze tu coś takiego, ale ja nie rozumiem, jak z tym działać, nie? To zrobiliśmy. Właśnie tam kilka rzeczy znalazłem, jak się robi. Tutaj też byliśmy, już zrobiliśmy to wszystko, nie? Tak. Musimy iść dalej. Tutaj są jakieś. Dobra. Tu. Co za duchy, o co chodzi, czekajcie. To napisało mi, precz siły nieczysta o chwilę, nie jesteście duchami. Właśnie, miałam was odbić. Jak tu się rozprawiamy z duchami, tylko dureń przy sobie do kogoś, kogo tam nie ma. A skoro mownie zbyku, nie sobie się stąd wybyć? Płoszycie ryby. Nie wiem, o co chodzi, ale okej, zaraz zobaczymy, co za. Dopiero teraz kumałem, o co chodzi. Zobaczyłem, że one są różowe. Zastanawiałem się, co ja mam z nimi zrobić w pierwszym odcinku chyba. Jakiś dziadek, kolejny. Victory! Coś wygrałem. Co tam wygrałem? Co to jest? O, ran, nie wiem jak wam dziękować za ratunek. Gdzie moje maniery? Nie przestawiłam się. Byłam na mnie bajeczna czarka, bardzo mi miło szukała magii i te przeklęte duchy mnie zwęziły. A skoro mowa o magii, mam tu taki pomocny podarunek. I co to daje? Na namalowanej wyspie są inne mauzoleje. Może byście, może? Bum. I mauzoleum zepsute i dostaliśmy. Co? Odblokowujesz nową super sztuczkę. I co to za super sztuczka? Orenty, nie zapominaj, że przy super sztuczki magiczne przed użyciem trzeba założyć menu. Okej, okay. Co to za super sztuczki? Kluśnięcie z bańki, mocny atak, tylko poziomo na ziemi lub powietrzu. Okej. Okay. No dobra, idziemy teraz dalej, idziemy. Tak, może tutaj jest jakieś przejście do góry? Nie. Może jakimś cudem wejść do góry? Jakim cudem? Nie wiem. Tutaj jest jakieś. O, tu jest jakieś przejście, tak? Nie ma. Myślałem, że jest. A tu nie ma. No dobrze. To gdzie teraz mam iść? Ten gostek mnie znowu tam nie puści. A to jest jedyne, do czego ja właśnie mam dostęp wejść. I mam tutaj co? Dwa, jeden, no, jeszcze dwa i cztery do zrobienia jest. Co teraz ja mam zrobić? Gdzieś jakieś jeszcze przejście czy coś? Co ten mi mówi? Na co się gapcie na mój szton? Nie ma moja wina, nie mogę się odpędzić od tych dłużników kasy na teraz. Będę musiał oszczędzać na nachę. Mógłby ktoś wreszcie rozprawić się z tym kościo coś tam. No próbowałem, ale coś tam nie wchodzi nic. To jest jakieś przejście? Nie ma. Tu przejście nie ma. Może w tą stronę coś? No nie ma. A może faktycznie z tym kościem jeszcze raz do niego podejść? No spróbujemy jeszcze raz, może nam coś da to. No co? Co robicie? Nie ma mowy. Aha, no to nie ma mowy, dopóki nie przejdę jeszcze dwóch, tak? No dobrze, ale jak ja tam mam wejść? Ja wiem, gdzie one są, bo jeden jest tam na górze, tu nic nie ma, tu też nic nie ma. Tutaj były, może tu jakieś przejście jest, ja o tym nie wiem. Tu byliśmy, wygraliśmy go.
Z tym gadaliśmy, gadał nam głupoty. Tu też przyszedłem całość. Tylko czemu to jest na czerwono? To jest normalne, że to jest na czerwono? No tak. Nie, to jest zielony, to jest niebieski, a to jest czerwony. Czemu czerwony? Szalon jada. Drzewna kawka, ale byłem tu i przyszedłem tą. Coś mi pokaże? No. Chłopie, ty mi powiedz, co ja mam teraz robić. A czemu jeden właśnie. Nie, to te znaczki nie mają. Trzeba jakoś w górę wejść, tylko w jakim cudem? A tu drzewka jakieś, śliska sprawa. Nie mogłem skumać, co to jest. Już wiem. O. No gdzie? No, trzeba zobaczyć, jak on skacze. Tu i tu. No dobrze, czyli po bokach. Czyli jakby najlepiej, żebym stał gdzieś tutaj. O. Ojoj. Muszę zobaczyć w ogóle jego trajektorię biegania. Okej. Andrzeju. Dobrze, kolejny. No! Tak. To czyli jak ja jestem pod nim? Okej. A nie mogę, a mogę naraz na przykład 3 te zrobić, bo tak. No, od razu na dzień dobry, no. Pierwsze. No gdzie? No czemu on cały czas skacze na jakiś. Jak tu stanę, to mnie nie łapie. O, no teraz pierdolą się we mnie, no to ja muszę znaleźć, w jaki sposób on tu skacze. No gdzie ty w niego od razu na starcie, no Andrzeju? Ale walić to kurwa. No kurwa mać, można zobaczyć jaką trajektorię, jak on to leci kurwa, w jaki sposób kurwa. Przecież nie robi to randomowo. O Boże. No. Serio. Ale wiem przynajmniej jeszcze o co chodzi. No, no Andrzeju, 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 no kurwa, ma czym jest problem? Czemu taki trafić nie możesz, no? No! Ponoć czytałem czytałem w jakimś tym, że to jest najprostszy boss. Najprostszy, kurwa. Czyż prościej nie będzie? O, no kurwa, mać, no. No kurwa mać, no. Ja mu jebnę zaraz. Nie jebnę mu zaraz, no.
Może Andrzeju, spokojnie, bo i tak krzyczysz jak pojebany. Jak nie urok, to kurwa sraka, jak nie sraka, to coś jeszcze, kurwa. No gdzie? No po chuja ty w niego ciągle się pchasz, no. No dawaj, 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 dawaj. No kurwa mać, no! No! A trójkąt pochuje ci, Andrzeju. No. Po pierwsze, trójkąt pamiętaj. Po drugie, zmień kurwa na ten. A trójkąt, kurwa, kto będzie wciskał? Moja stara? Znowu, kurwa, znowu! Andrzeju, to już ponad 15 minut go zapieprzesz. No, w niego bezpośrednio. Czy co, ja muszę zmienić ten, bo ustawienia, bo ja w sterowaniu to co my się, to się nazywa, co my nazywamy właśnie nie kółko, nie krzyżyk, tylko trójkąt, ja jebnę tu. Zamień. No i teraz będzie lepiej chyba. Czemu nie działa? No R2 przecież ja wjebałem, R2 no. Co za zesrana gra, ja nie mogę, czasem ta gra mnie po prostu rozwala. Dobra. Opcje. O co chodzi? Dlaczego w sterowaniu kurwa... Tutaj mamy R2 button, a on nie działa. Zamień, kurwa. No. Dobra, już będzie działać. No, ucieczka, Andrzeju, kurwa, specjalnie zrobiłeś na R2, żeby było szybciej. Chodź ty na niego, no! Boże, czasem myślę, czy ja jestem taki tępy, czy nieogarnięty po prostu. No jemu w dupę wjebał, no. No kurwa, mistrz. No, na start już, na start. Na start od razu pierdolną, no. Dawaj. No gdzie ty mu w dupę lecisz, no? No. Zmień mi ten.
A już? No! Serio! No kurwa, jebnij jeszcze raz mi i tyle będzie, no. Co ja mam tu się bawić z wami, no. Jak ty nie możesz... No. No już nauczył się, kurwa, ucieczkę robić, to już robi. Boże, trzymajcie mnie, bo kurwa, rozjebie go. No gdzie, no? No! Naprawdę, ja mu zaraz pierdolę raz. Dawaj. Boże, ja nie mogę. Dajcie mi kurwa spokój, bo ja zaraz rozwalę tą grę, przysięgam. Boże, ja tak chciałem tą grę. Kupiłem ją, a ona jest... No, no gdzie ty mu w dupę lecisz, no, kretynie? No gdzie? No kurwa mać, no! Debil ty kurwa jebany! Zmień! No jemu w dupę, no serio! No zmień! Boże, spokój. No. Debil, kurwa, o! No ja pierdolę. Miał być proste i łatwe, kurwa. Aha, okej, nie wiedziałem, co on robi. Będę, mam odskakiwać od tego gówna, dobra. No you died. A, bo czekajcie, przecież ja mam ucieczkę. Dobra, mniej więcej przynajmniej rozumiem, co mam robić. Powiedział Andrzej i od razu wszystko spierdolił. Because my happy guy.
Brak mi słów, chłopie! No ja pierdolę! No, nie w tą stronę, ale przynajmniej już mniej więcej, wiecie, w głowie mam metodę, co ja mam robić i, no, tak, metodę. Co mam robić, w jaki sposób się wywalić, nie? No. No. No kurwa, no wciskałem przecież R2. Jeszcze raz. Że pamiętaj o tym R2, no. Cały czas zapominasz. No! Znowa. Ni chuja, nie dam się tako. No panu, panu, kurwa, masz ten znaczek, skocz na niego. No po co ty w niego się wpierdalasz, no? Ja cały czas zapominam, że ja mam redynkę, którą mogę wcisnąć, dzięki której właśnie...
Tak, dawaj. No. No nie tą stronę! Ja nie mogę. Mistrz, mistrz po prostu. Uwielbiam to. No, tak. Tak, na pewno. Tak, nie, nigdy nie korzystasz z tego gówna, nagle trzeba. Andrzeju, kurwa, R2 istnieje. Jebnie mi, bo za blisko stanąłem do niego. Tak, dawaj. No! I w tą stronę. No i dobrze. Znowu widzę, że prawie na niego nie trafiłeś. Serio? A jeszcze bliżej nie możesz stać koło niego, tak żeby kurwa cię po prostu złapał za dupę. O. No R2, jebany R2 wciska, nie zapominaj, Andrzeju. Jak nie urok, to sraka. Jak nie sraka, to coś jeszcze. No, gdzie ty mu pod srakę od razu wskakujesz? No. Brak mi słów. Brak mi słów, Andrzeju. 3 godziny jednego bossa zapierdalać, no. No gdzie? Od razu jemu łeb. Dajcie mi cierpliwości, bo... No g- Tak, teraz może być dobrze. No, gdzie? Jak nie urok, to sraka, jak nie sraka, to coś jeszcze. Proszę. No, ej, nie muszę, mogę stać na stojącej spier... No gdzie? No gdzie? Ach, już było blisko, już prawie wygrałem byłem, dawaj. Ach, jeszcze raz.
Ział na mnie wskoczył. Ja go zaraz uderzę. No znak zapytania, chłopie! Nie masz dużo... O Boże, uderzyłem się nogą. Chwila. O Boże. No! No! Jest! Rozwaliłem, 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 rozwaliłem. W końcu to zrobiłem, rozwaliłem, rozwaliłem. Tak, dobra. 5, a minus dawaj. No dobrze, to przez to, że dwa razy właśnie umarłem. Dobra, zapisuję teraz tylko swoją zagryweczkę. Dziękuję wszystkim za oglądanie naszego odcinka. Widzimy się już jutro, bye!